Kamiennogórska jednostka policji przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo. Działania związane z uświadamianiem kierowców o właściwej regulacji reflektorów samochodowych rozpoczną się 10 grudnia i będą trwały do 21 grudnia 2016 roku. Jak wynika z badań, około 10% kontrolowanych pojazdów wymaga natychmiastowej naprawy lub wymiany reflektorów. Statystyki również wskazują, że w nocy dochodzi do kilkukrotnie większej liczby wypadków w przeliczeniu na jeden pojazd w ruchu niż za dnia, a wypadki są znacznie poważniejsze w skutkach. Oślepiony kierowca ma ograniczone pole widzenia, nawet do kilku metrów. Po minięciu kilku pojazdów widzi on przez kilka sekund znacznie gorzej. W konsekwencji złe ustawienie świateł może być tragiczne w skutkach. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Druciak przy ulicy Wałbrzyskiej 8A w Kamiennej Górze bierze udział w ogólnopolskiej akcji. Akcja w tej stacji przeprowadzana jest pod patronatem Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz Instytutu Transportu Samochodowego i rozpoczęła się już w dniu 3 grudnia. Pracownicy stacji diagnostycznej w tym dniu bezpłatnie skontrolowali 18 pojazdów. Dalsze kontrole odbędą się w dniach 10 i 17 grudnia. I co pokazuje tutaj na tym? Widać to? Pokazuje. Aha. Bo tu mierzy odchyłki, tak, jakie są w pionie i w poziomie dopuszczalne oraz światłość, która jest wysyłana na tym urządzeniu. Zgodnie z warunkami technicznymi, warunki techniczne określają minimalną wiązkę, to jest 30 kilokandeli i maksymalną, ale przy światłach drogowych, tak? Przy światłach mijania mamy tylko sprawdzić odchył w poziomie i w pionie. Dobrze ustawione już jest? Teraz jest dobrze ustawione. Dzień dobry, Marek Druciak, jestem diagnostą na Okręgowej Stacji Kontroli w Kamiennej Górze. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat stanu oświetlenia pojazdów samochodowych. W okresie jesienno-zimowym bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo poruszania się po drogach ma stan oświetlenia. Niektórzy kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego, że po wymianie żarówek albo po naprawie, w której był demontowany klosz przedni, trzeba na nowo wyregulować sobie światła mijania. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, a w szczególności referatu ruchu drogowego, w toku codziennej służby, jak również w trakcie trwania tej akcji, będą sprawdzali stan oświetlenia. W przypadku braku w oświetleniu lub ich uszkodzenia będą kierowali do wyznaczonej stacji diagnostycznej, ale również będą zatrzymywali dowody rejestracyjne za brak prawidłowego oświetlenia. Wszyscy kierowcy, którzy przyjadą na naszą stację w te kolejne soboty, oprócz tego, że darmowo zweryfikujemy i wyregulujemy światła, każdy z kierowców dostanie ulotkę, w której jest zawarte 7 porad, jak prawidłowo dbać o światło.